Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu czas na pudła. Dzisiaj Big Lossy, wersja walentynkowa oraz Shiny Box, oczywiście również taka właśnie serduszkowa, walentynkowa wersja. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi zawartości tych dwóch pudełek, zostańcie ze mną. Kochani, no to czas otworzyć te pudełka. Zaczniemy sobie od Shiny Box. Ja już zaglądałam do zawartości, więc teraz tylko Wam przekażę, co jest w środku. Jak widać, pudełko kremowe, walentynkowe. No i na sam początek oczywiście mamy tą kartkę, gdzie są rozpisane wszystkie nasze produkty. No i oczywiście też mamy makulaturę. Tutaj akurat jest 25 zł na promocję do pielęgnacji włosów. Jakieś kosmetyki tutaj są. Krembar się nazywają. I następnie mamy kolejną ulotkę i tutaj też są zniżki do sklepu The Body Shop. Ok, otwieramy. Jak już wspomniałam, pudełko zostało wcześniej przeze mnie otwarte, więc ja zawartość znam, ale teraz czas podzielić się nią z Wami. Pierwszy produkt to jest z marki The Body Shop. Jest to nowość, jest to masło do ciała albo żel pod prysznic serii Smoky Puppy. Cena sugerowana przez producenta to jest do 25 zł za sztukę. I to jest ten produkt. Ja, tak jak mówię, już znam zawartość tego, przynajmniej do pewnego stopnia, więc będę wiedzieć, co gdzie leży. No i masełko wygląda w ten sposób. Ja już konsystencję sprawdzałam. Jest mocno nawilżające, bardzo dużą ulgę przynosi. Pachnie bardzo subtelnie. Jakoś nie powalił mnie ten zapach na kolana, ale naprawdę no jest taki delikatnie kwiatowy, makowy. Bardzo subtelny zapach. Kolejny produkt to jest firmy Dermika, emulsja do nawilżenia i łagodzenia. Ona się oczywiście nadaje do skóry wrażliwej, skłonnej do alergii. Bardzo mocno nawilża, już przetestowałam to na dłoniach, zresztą moje dłonie pozostawiają wiele do życzenia, wyszła mi jakaś alergia na nich, więc cały czas je nawilżam i stosuję różnego rodzaju maści na nie, ale faktycznie ta dermika bardzo szybko się wchłonęła i była taka mocno delikatna. Jak najbardziej myślę, że może to być fajny produkt. I jest to produkt pełnowymiarowy, cena sugerowana to jest 46 zł za 50 ml. Nie jest to najmniej, nie najdrożej. I produkt wygląda w ten sposób. Otwieramy. I tutaj jest taka buteleczka. Tego typu otwierana, wyciskany jest tutaj produkt, bardzo, bardzo fajne opakowanie, lubię tego typu opakowania właśnie, bo w nich cały produkt zużywa się do samego końca. Więc to jest drugi produkt. Trzeci to jest z firmy Bania Agafi i z tej firmy już coś było w Shiny Boxie. Była taka odżywka do włosów, która zresztą nie za bardzo mi spasowała, ale o tym kiedyś Wam wspomnę, o tych produktach właśnie z tych dwóch pudełek. Które produkty są godne polecenia i które mi spasowały, a które uważam, że nie do końca spełniają swoje zadanie. I tutaj dostaliśmy maskę do włosów drożdżowych, która ma za zadanie pobudzać wzrost. Dostaliśmy produkt pełnowymiarowy, 13 zł za 300 ml. I to jest ten produkt. Duży, duże opakowanie. Okej. Bardzo tak subtelnie pachnie również, nie powala jakoś zapachem na kolana. No, taka maska. Maska pobudzająca wzrost. Okej, sprawdzimy, czy faktycznie po niej gdzieś ten wzrost będzie większy, aczkolwiek tak jak mówię, no tamta odżywka mi nie spasowała, dla mnie jest trochę za ciężka do moich włosów, więc nie wiem, czy tą będę mogła stosować. Kolejny produkt to jest z firmy Size i jest to serum kolagenowe do paznokci, stworzone na bazie kolagenu, olejku z drzewa herbacianego i keratyny. Nawilża, odżywia skórki, przyspiesza wzrost paznokci. Cena sugerowana to jest 35 zł za 10 ml. I już szukam, to będzie to. Kolagenowe serum do paznokci. Ja serum do paznokci nie używam ze względu na to, że ja mam od jakiegoś czasu hybrydy, więc myślę, że to będzie produkt, który po prostu komuś podaruję. Chyba że po prostu jest to na zasadzie takiego smarowania sobie gdzieś wokół, czekajcie, coś mi tu nie gra, wokół skórek, to wtedy jak najbardziej będę mogła go stosować i tam sobie wcierać to.
Dobra, czekajcie. O Jezus, nie mogę sobie poradzić, żeby to odkręcić. Ja chciałam sprawdzić, bo coś mi tu w ogóle ta zawartość jakoś tak kuleje. Wydaje mi się, że tam jest bardzo mało produktu, ale może się mylę. No to chyba będę testować, bo jeżeli to jest na tej zasadzie, to zapewne chodzi o to, żeby wcierać go sobie tutaj w okolice skórek. Więc zostawimy go póki co. Dobra. Następnie mamy z firmy Yasumi, jest to Express Shaker Mask z miękkim shakerem. Aha, no to jest ten zestaw, czyli mamy tutaj shaker, mamy takie pudełeczko, które się zamyka i shakeujemy, tak? Jest 60-100 ml, do tego mamy taki proszek i ten proszek miesza się z, już Wam powiem z czym... Tak, do shakera należy wlać wodę o temperaturze 20 stopni, wsypać zawartość saszetki, włożyć do shake'a, do shakera, potrząsnąć energicznie, następnie nałożyć na dekolt lub twarz i trzymamy wtedy przez 10 minut, po czym zmywamy. Taka maseczka. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa tego produktu, tym bardziej, że ja lubię maseczki. No dla mnie to jest fajna sprawa, a taki zestaw może być coś ciekawy, chociaż dużo zabawy z nim, więc no nie wiem, temperatura 20 stopni trzeba będzie, no zobaczymy. Dobra, kolejny produkt to jest For Senso Vitamin Push Mousse, regeneruje silnie zniszczone włosy, zapobiega ich wypadaniu. Działa kompleksowo, przywraca im naturalny, zdrowy wygląd. Jest to niespodzianka dla subskrybentek, ona kosztuje 79,35 za 250 ml, my dostaliśmy tutaj opakowanie 10 ml, maska do włosów, nigdy masek do włosów za mało, więc super, bardzo się cieszę z tego produktu. I kolejny gratis, to jest biały jeleń, hypoalergiczne mydło, zawiera ekologiczne, certyfikowane oleje, miks rodzajów i ja dostałam łagodzenie, lukrecja i hibiskus. Bioekstrakty roślinne, biomega, biały jeleń. Lubię w ogóle produkty z białego jelenia, lubię mydło białego jelenia, lubię płyn do demakijażu, więc cieszę się na ten produkt, naprawdę. Tym bardziej, że ja oczywiście wszystkie moje pędzle myję w mydle, jakoś nie wiem, szampony do mnie nie przemawiają. I dostaliśmy jeszcze tutaj dwa body butter z firmy Farmona. Tak, do przetestowania. I tutaj mamy pina colada, ekskluzywne masło do ciała oraz Cosmo. Czyli dwa pewnie zapachy gdzieś tam opierające się i inspirujące drinkami dla kobiet. Ok, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o pudełko Shiny Box. Teraz przejdziemy do Big Glossy. Big Glossy oczywiście też może się pochwalić pięknym walentynkowym pudełkiem. Do tego dostaliśmy Big Glossy magazyn, czyli gazetkę. Gazetkę odnośnie kosmetyków, zawartości pudełka, tutaj zmalowana oczywiście, jak zawsze robi jakiś pokaz, tutaj propozycje makijażu z Karoliną. Mamy tutaj 9 hitów wśród składników, opisane składniki kosmetyków typu masło shea, aloes, algi. Co my tu jeszcze mamy? Czy twoje kosmetyki naprawdę działają, prawda, fałsz? Oczywiście reklamy różnych produktów, tak. Okej, okay, coś jeszcze? No i zniżki. No i na samym końcu zniżki do Answer, do tylko dla klientek Big Glossy książka za minus 25%. Beauty.com też jest zniżka na biały jeleń, to ten płyn właśnie hipoalergiczny, o którym Wam wspomniałam przy okazji otwierania Shiny Boxa. Tutaj mamy też 15% na jakiś zestaw i tutaj mamy minus 15% na słodkości do kąpieli. No i w ogóle wiecie, no po prostu cała masa różnego rodzaju tutaj informacji. Mamy też DIY, czyli do it yourself z czekoladowymi łyżeczkami, które mogą być fajnym prezentem walentynkowym, ale już po walentynkach na całe szczęście. No więc otwieramy pudło. Okej. Tą zawartość też już oglądałam, aczkolwiek nie bardzo pamiętam, co w niej jest. Dobra, no i oczywiście mamy karteczkę z wszystkimi wypisanymi kosmetykami. Dostaliśmy znowu czerwoną wstążkę. Pudełko jest po prostu przeurocze, bo on nawet w środku ma serduszka. Dobra, otwieramy. Ubogo, dużo trocin. Dobra. Okej, no to jedziemy. Postkłam, lakier do paznokci. Cena produktu 20 zł za 10 ml.
Lakier do paznokci. No u mnie z tymi lakierami, no to tak jak mówiłam, ja ich nie używam ze względu na to, że posiadam paznokcie hybrydowe, znaczy żele, a pod spodem na to hybryda, więc no nie używam lakierów jeszcze w takim kolorze, o matko kochana. No i co ja z tym zrobię? Dobra. Tak, to będzie prezent dla kogoś ode mnie. Nie, to absolutnie nietrafiony produkt pod moje gusta. Następnie mamy z Physio Gel krem łagodzący. Pielęgnuje skórę suchą, podrażnioną, nadwrażliwą, zapewniając jej natychmiastową ulgę. Cena produktu to jest 46,99 za 30 ml. Droższy od tego mojego Pharmacerii z serii A, więc ja uważam tamten produkt już za taki nie najtańszy, więc to już jest no, przesada lekka, ale może będzie fajny. Physio Gel, nie jest to produkt pełnowymiarowy. Dostaliśmy miniaturkę. Ta miniaturka ma pojemność 10 ml, czyli jest 1/3 pełnego opakowania. Na pewno przetestuję ten produkt, bo ja lubię tego typu kremy, takie łagodzące do cery wrażliwej, więc zdecydowanie ten produkt będzie przede mnie przetestowany. Kolejny produkt to jest Stylist Ultime. Jest to mus do włosów Bioton i Volume, czyli lekka formuła musu zapewnia efekt uniesienia włosów u nasady, gęstość i teksturę, olśniewająca objętość bez obciążenia. Cena produktu to jest 22,99 za 100 ml. Też dużo. Też dużo. I co? I to się jakoś stosuje na zasadzie zmycia? No, Claudia Schiffer tutaj rekomenduje ten produkt. Mus do włosów, uniesienie włosów u nasady. A jak to się stosuje jeszcze, żebym wiedziała? No nie żartujcie, że nie jest napisane. To jak ja mam zgadnąć? Może to pod spodem? No i? Sposób użycia. Nałóż niewielką ilość na dłonie i rozpowadź na włosach. Wystylizuj jak lubisz. Aha, czyli na po prostu umyte włosy. Ten preparat, o Jezu, jaki niebieski. No faktycznie taki mus. Pachnie ładnie, bardzo ładnie pachnie, ale to w ogóle, no ciekawe. Wow. Takiego produktu jeszcze nie znałam. Będzie to ciekawe doświadczenie. Okej, zobaczymy. Następnie mamy Quasi Natural, jest to rewitalizujący tonik do twarzy, albo toner, jak kto woli. Tak, to jest to, Pure and Clean. Na opakowaniu nie ma ani słowa po polsku. Natomiast co my tutaj mamy na temat tego produktu? To jest doskonale oczyszcza, nawilża i przywraca równowagę skórze, zapewniając uczucie świeżości i miękkości. Zapobiega błyszczeniu się w strefie T. Zmiękcza suche obszary, pozostawiając na skórze uczucie komfortu. Cena regularna to jest 43 zł za 200 ml. My mamy tutaj produkt pełnowymiarowy. No czyli zapewne działa to tak jak tonik, że po prostu po oczyszczeniu skóry należy najpierw przetrzeć ją tym produktem, a dopiero potem zastosować jakąś pielęgnację pod tytułem jakiś krem czy serum. Następny produkt to jest Auriga Flavosi Forte Serum. Spektakularnie rozświetla skórę i dodaje jej blasku, wygładza, a także spłyca zmarszczki. Może być stosowany jako prewencja przeciwzmarszczkowa, ponieważ ogranicza działanie wolnych rodników. W pudełku produkt mamy 3 ml, a cena normalna to jest 135 zł za 30 ml. Rany boskie, jakie to drogie. Kiedyś już były te produkty w którymś z pudełek, natomiast z tego co pamiętam, ja niestety dostałam opakowanie, które się całkowicie rozlało i rozsypało i nie dostałam ani kropli w tym, więc cieszę się, że chociaż tym razem będę mogła przetestować. Efektima, hydrożelowe płatki pod oczy. Okej, czyli to jest to, hydrożelowe płatki, wiadomo, na oczyszczoną skórę nakłada się te płatki, po czym się ściąga. Mają za zadanie liftingujące. I już ostatni produkt, jaki znalazł się w tym pudełku. Jest to produkt również pełnowymiarowy. Dermopharma Skin Repair Expert. Krem brązujący. No, czyli samopalacz. Okej, mamy tutaj produkt 15 ml, czyli produkt pełnowymiarowy za 10,90. W ten sposób wygląda opakowanie. Zwykłego brązera. Ja brązerów nie używam, ale kto wie,
Może czas przetestować. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie dostanę alergii. Moi drodzy, i to już wszystko na dziś. Jeżeli filmik się Wam podobał, zostawcie kciuk w górę i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego fanpage'a. Dajcie proszę znać w opisie na dole, który z pudełek bardziej przypadł Wam w tym miesiącu do gustu. Moim faworytem jest po raz kolejny Shiny Box, więc to już chyba nikogo nie powinno dziwić, że właśnie Shiny dzisiaj moim zdaniem wygrywa. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was ciepło. Pa, pa!